Walewce, która jest tegoroczną stolicą kultury. I pomyślałam sobie, że pokażę wam trochę gawek, bo miejsce jest naprawdę ładne. Co ma jesteś ładne? Znaleźliśmy w Walewce takie miejsce, coś a la hala koszyki, jak w Warszawie, tylko że trochę mniejsze. I jest też właśnie dużo takich miejscówek do jedzenia. I nawet znaleźliśmy sobie wegańskie, jakieś azjatyckie. Wzięliśmy sobie na wynos. I procesję znaleźliśmy. To jest tutaj jeszcze w tym miejscu świetne, że koleś na saksofonie gra na żywo. No pokaż, co tam mamy dobrego. Ale teraz nie widać jedzenia. Bułeczki i nudle z widokiem pięknym. Proszę bardzo, może madame zechce bułeczki. Mamy dzień dziecka i ja wybieram się teraz spacerkiem do Tigera, bo w niedzielę lecę do Polski i muszę kupić sobie te malutkie buteleczki na kosmetyki. I oczywiście myślałam sobie, że od razu kupię sobie coś w prezencie na dzień dziecka. I przy okazji pomyślałam sobie, że pokażę wam chciałam powiedzieć, że pokażę wam różne ciekawostki tutaj na temat Malty. I pierwsza ciekawostka właśnie tam sobie za mną była. Można było zobaczyć jej kawałek i to były panie lekkich obyczajów, takie w wieku podejrzewam 60+, bo tutaj gdzie my mamy biuro, gdzie firma mojego chłopaka ma biuro. To jest taka ulica, właśnie taka dzielnica czerwonych latarni, można by powiedzieć, ale nie aktualna, tylko z lat 60. bo te wszystkie, teraz to się przeniosło zupełnie gdzie indziej, ale te panie tam zostały i no i słuchajcie, i tak codziennie wysiadują. Wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma numerów budynków, tylko są nazwy. To znaczy, niektóre budynki już mają numery, ale wciąż są to budynki nieliczne i większość wciąż ma tylko nazwy, więc wyobraźcie sobie, jak ciężko tutaj musi być początkującym listonoszom i kurierom. Do nas już nieraz dzwonili, żeby się zapytać, gdzie ten nasz budynek się dokładnie mieści. No trzeba było ich jakoś nakierowywać, no bo jak piszesz ulicę, to piszesz od razu też właśnie zamiast numeru budynku, to właśnie nazwę. Znalazłam strasznie creepy posesję, dom, nie wiem jak to nazwać, muszę wam to pokazać. Po prostu nad drzwiami jest klatka z ptakiem, który ciągle gwizdże. W oknie są jakieś creepy głowy. Pozytywnych, to jest to, że Maltańczycy bardzo dbają o wszelkie bezdomne koty i oprócz
Duck Village, którą wam już pokazywałam, gdzie również trochę kotów bezdomnych żyje. W wielu miejscach można znaleźć postawione takie zbieraniny domków, czasem z jakichś koszy wiklinowych, czasem z kupionych po prostu transporterów dla kota, czasem po prostu z jakichś po prostu pudeł. Ustawione takie, no powiedziałabym, nawet kolonie domków. Już nie będzie taka pozytywna, raczej bym powiedziała, że negatywna, no ale powiem wam ją, bo jeśli będziecie na Malcie, no to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Otóż wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma kubów na śmieci takich zbiorczych, do jakich się wynosi śmieci z domu, tylko codziennie wieczorem przyjeżdża śmieciarka i wystawione worki ze śmieciami po prostu zabiera. I u nas na przykład akurat jest tak, że w poniedziałki, środy, czwartki zabiera się zwykłe śmieci, a we wtorki i piątki plastiki. No i oczywiście, jak można się domyślić, ludzie od razu wystawiają te śmieci jak tylko mogą, czyli na przykład rano, a śmieciarka przyjeżdża wieczorem i te wory tak... Te wory tak zalegają przez cały dzień, może nie przy głównej ulicy akurat, ale przy tych już mniejszych jednak leżą. No i po prostu no okropnie to wygląda, no ale chyba nic nie można z tym zrobić. Rzecz, która mi się rzuciła od razu w oczy po pierwszym przyjeździe na Maltę, to jest to, że tutaj często na tych budynkach mieszkalnych, przy tych nazwach domów są od razu umieszczone też takie gipsowe, religijne mini płaskorzeźby i to są wizerunki takie religijne, jakieś Maryjki, Jezuski, coś takiego jak właśnie tutaj. I też wam zaraz pokażę takie migawki. Jestem rozczarowana, bo nie znalazłam w tej gierze dla siebie żadnego prezentu na Dzień Dziecka. No, że święto trzeba obchodzić, to chyba wybiorę się zaraz do McDonalda na ciastko jabłkowe. Mam ciastko, jestem szczęśliwa, mogę wracać do biura, dalej pracować. Dzień dziecka uczczony. Far, don't stop now. And
reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just start to top the lows. 'Cause all you need to do.